Dzień dobry. No, święto. Święconkę o. Ile ludzi przyjechali do kościoła, ale ja tutaj pomodlę się. Ojcze nasz, któryś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, odpuśćmy nasze winy, grzechy. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, bądź za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję, Panie Boży, Baranku Boży, za ten ubłym dzień, że mogę skromnie wyłączyć, przepraszam. Skromnie spędzić ten dzień świąteczny, radosny. Bóg zapłać za te ubłe dary Boże. I proszę, Pana Jezusa Chrystusa, o wybaczenie moich grzechów, że nie poszedłem do kościoła. Ponieważ jest taka sytuacja, że po prostu to chyba nie jest za duży, jak to się mówi, grzech. Bo jest to, sami widzicie, o ludzie, pomodliłem się. Nie. Śniadanie. Byłem Boże. Święcone. Modliłem się. Widzieliście. Słyszycie. Taki dzień ogółem radosny, to widzicie nas przed kamerę, żeby mieć na pączki, na mleko napojeć, jaki kupują. Sam co powiedziałem, sam spędzę, ludziom pokażę, jak jest naprawdę. Sami widzicie. O.
mieszam. Widzicie, ogółem ja dla tego człowieka nie jestem tutaj potrzebny na niego. I będziecie na pewno zadowoleni z tego. O, miał rano robić. O, kupił sałatkę. Chyba żydna jest później. Ja. A żydno. O, grecka jest rybka. Wędzona ryba jest. No dałem pieniądze, to jak dałem pieniądze, to ogółem nie mogę spożywać posiłku świątecznego. To pierwsze takie. Niech cię Bóg zlituje się nad nim. Ja specjalnie o wczoraj przed świętami sobie oszczędziłem się, żeby to inaczej wyglądać. I tak to jest właśnie. Może Jacek przyjechać dzisiaj. O. Życzenia na pewno złożyć. No to ogółem. My ogółem nigdy w życiu się ogółem nie kłóciliśmy. Tak jak ja, to przychodzi do tego, że po prostu Krzysztof chciałby, no startował na prezydenta, no w 2006 roku, no tyle lat temu. Nie chciał zaistnieć. Co to ciekawe by było, jakby on wygrał te... To by niczego nie byłoby. Wszystko on by chciał przejąć. Bo tak to jest właśnie. A właśnie. Posolone. Bo to jest słuch. Święcone Boże. Chociaż pomodliłem się jak prawdziwy katolik. Herbatka. To rozpuszczalna z napojem.
samochodem. Wszystkim ludziom, którzy będą spędzać czas świąteczny, życzę dużo zdrowia, żebyście się ogółem w rodzinach nie kłócili, żyli w zgodzie, tak jak powinno być na świecie. Jak to odbierzecie? To już tylko będzie wasze, tak samo jak ja. To, co ja ogółem robię, to nagrywam dla was, pokazuję ogółem dla świata całego i składam serdecznie ciepłe, gorące pozdrowienia świąteczne dla całego ogółem świata. Każdy, żeby spędzał mile, sympatycznie ten ogółem czas z rodzinami. Może w tym roku wreszcie połączę się z jakąś kobietą. Bo ogółem takie mam pragnienie. Znudziło mi się ogółem tutaj spędzać czas, wysłuchiwać tych bzdur, co Krzysztof opowiada, co wcześniej nagrywał. Ja też słyszałem. Nie lubicie jego? Nietypowe takie rzeczy wysłuchiwać. No i pozdrawiam ogółem cały Białystok. Pozdrawiam też Pawła z Warszawy, żonę, syna, brata. No ogółem Asi, Basie. O, co byłem na Sylwestra, Natalkę, też wesołych świąt. No ogółem, którzy mnie w jakiś sposób poznali, którzy osobiście rozmawiają ze mną, widzą, że mogę po prostu normalnie porozmawiać. Ale ogółem, co mogę powiedzieć, nie lubię się ogółem żalić, tak jak Krzysztof się żali. Wczoraj, no, zapłaciłem, nie ma, a przecięta mi komórkę, nie komórkę, tylko sprzedał kamerę za 400 zł. On chyba liczył, że po prostu ktoś z nas zapłaci. To nie moja choroba. Ja nie doprowadziłem się do takiego stanu. My byłem z Jackiem i
i z innymi osobami. Staraliśmy uratować mu życie, ale on tego nie docenił. To sobie możecie zobaczyć. Bardzo dużo filmów oglądacie. I to, co mówiłem, jest moim marzeniem. Zamieszkać. Tak jak widzicie teraz. No, była kobieta obok. Czy by chciała, czy nie chciała pokazywać się. Po prostu mogłaby też na jakiś temat wypowiedzieć się, powiedzieć coś, jak to porozmawiać o życiu, jak można żyć, żeby pewne rzeczy nie tracić. No i na ten temat to chcę wam powiedzieć. Wesołych świąt wam wszystkich życzę.